Szczęść Boże, witam serdecznie. Kolejne nasze spotkanie, kolejna szansa na to, żeby pochylić się nad Ewangelią według świętego Mateusza. Czytamy ją, wydaje się, że małymi krokami, ale podążamy do przodu, docieramy już prawie do ostatnich wersetów 9 rozdziału. Jeszcze wracając do tego, co już żeśmy sobie powiedzieli, warto podkreślić, że te rozdziały 8, 9 Ewangelii Mateusza to przede wszystkim zbiór opisów cudów w tej Ewangelii Mateuszowej, Ewangelii Kościelnej. I ten zbiór cudów u Mateusza zamyka się dwoma małymi wydarzeniami zbudowanymi zgodnie ze schematem narracyjnym, zredukowanym do tego, co istotne. Bo to charakteryzuje te opisy mateuszowe, że on redukuje, porównując z Ewangelią Marka czy Łukasza, wszystko do tego, co istotne. Jedynym ich połączeniem jest następstwo jednego po drugim znajdujące się w wierszu przejściowym 9 rozdziału, werset 32. Pierwsza scena, której bohaterami są obok Jezusa dwaj niewidomi, rozwija się w dwóch częściach. Najpierw dzieje się na drodze, w chwili wyjścia Jezusa z domu wskrzeszonej dziewczynki, a następnie wewnątrz domu, gdzie odbywa się główny dialog. Jezus odpowiada na natarczywe zawołanie dwóch niewidomych, którzy szli za Nim krzycząc: ulituj się nad nami, Synu Dawida. Pytanie Jezusa wyciąga na światło dzienne centralną kwestię całego opowiadania – wiarę. Na podstawie zadeklarowanej wiary dwóch niewidomych Jezus ogłasza im uzdrowienie po dotknięciu ich oczu. Surowe ostrzeżenie, jakie kieruje Jezus do obu uzdrowionych, by nie rozpowiadali o tym, co się wydarzyło, zostaje natychmiast złamane przez ich nieodpartą potrzebę mówienia wszystkim i wszędzie. W drugim epizodzie elementy narracyjne są jeszcze bardziej skondensowane, ponieważ całe zainteresowanie skupione jest na dwojakiej reakcji – pozytywnej tłumu i negatywnej faryzeuszy. W niespodziewanym egzorcyzmie Jezusa ludzie dostrzegają znak wyjątkowego objawienia się Boga. Natomiast przełożeni podejrzewają demoniczną machinację. Takie skrajne uproszczenie tych dwóch opowiadań podsunęło hipotezę, że jest to twór mateuszowy. Coś w rodzaju podwojenia na podstawie analogicznych opowieści, które są w innych kontekstach. U Mateusza w 20 rozdziale od wersetu 29 do 34 mamy opisane wydarzenie dwóch niewidomych z Jerycha. U Mateusza w 12 rozdziale od wersetu 22 do 23 mamy uzdrowienie niewidomego, niemego. Nie można jednak wykluczyć, że Mateusz, ewangelista, autor, teolog, zastosował inną tradycję dla tych samych epizodów. W każdym razie przy pomocy tego dodatku uzupełnia on serię cudownych wydarzeń, które wchodzą w zakres mesjańskiej działalności Jezusa. Jezus mocny w słowie, kazanie na górze i potem te rozdziały 8, 9, Jezus mocny w czynie. No i oczywiście
Chcemy na moment zatrzymać się przy tym tekście 9 rozdziału, dokonać krótkiej interpretacji tego tekstu, żeby ten tekst jeszcze bardziej do nas przemówił, żebyśmy mogli go odnieść do nas i zaktualizować. Otworzyć oczy niewidomym, tak jak przywrócić mowę głuchoniemym, jest typowym dziełem Chrystusa, znakiem nadejścia Królestwa Bożego głoszonego przez proroków, o czym Mateusz już czy jeszcze wspomni w 11 rozdziale. Fragment z Izajasza wylicza cuda, jakie naznaczają zbawcze przyjście Boga. I tutaj odniesienie charakterystyczne dla Ewangelii Mateusza, żeby pokazać, że wypełniają się pisma i zapowiedzi prorockie z Izajasza, 35 rozdział, wers 5 i 6. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Mesjański ton cudownego wydarzenia opowiedzianego przez ewangelistę Mateusza dostrzegalny jest wykrzyczanej przez dwóch niewidomych inwokacji, podczas gdy idą oni na drodze za Jezusem. Ulituj się nad nami, synu Dawida. Ten mesjański tytuł przyciąga uwagę ewangelisty Mateusza już od prologu, gdzie definiuje on tożsamość Jezusa Chrystusa, syna Dawida. To określenie rozbrzmiewa także w ustach kobiety kananejskiej, o czym będziemy mogli się jeszcze przekonać, gdy będziemy czytać 15 rozdział Mateuszowej Ewangelii. Następnie w krzyku dwóch niewidomych z Jerycha, rozdział 20. A wreszcie w okrzykach tłumu, który towarzyszy Jezusowi podczas jego królewskiego wjazdu do Jerozolimy. Echem tamtych okrzyków jest też krzyk dzieci w świątyni, rozdział 21 Ewangelii Mateusza. Można odnieść wrażenie, że okrzyk ten odpowiada powszechnemu oczekiwaniu, które umieszcza Jezusa w jednej linii z dynastycznym mesjanizmem królewskim. Jeśli to jest prawda, to zrozumiałym się staje surowe upomnienie dane przez Jezusa dwóm uzdrowionym niewidomym, żeby nikomu nie mówili o tym, co się wydarzyło. W tę samą strategię pedagogiczną wpisuje się dialog między Jezusem a dwoma niewidomymi w domu przed ich uzdrowieniem. Jest to odpowiedź na ich jednoznaczne wyznanie wiary w zbawczą moc Jezusa. I w taki sposób ewangelista przekształcił opowiadanie o cudzie w lekcję o wierze, przeciw możliwym ograniczeniom do cudotwórczości lub do mesjańsko-ludowego rozumienia relacji z Jezusem. Lekcja ta rozwija się w drugim obrazie, który jest bardziej dodatkiem do całego zbioru opisów cudów niż rzeczywistym nowym opowiadaniem. Dwojaka i przeciwstawna reakcja tłumu i faryzeuszy odpowiada schematyzacji, która przebiega przez całą Ewangelię Mateusza, w jaki sposób ją charakteryzując. Tłum dostrzega w cudownych dziełach dokonanych przez Jezusa nowy i wyjątkowy znak czasów mesjańskich, które nadeszły. Zdumienie i zadziwienie ludu nie są jeszcze wiarą,
ale spontaniczną i usprawiedliwioną reakcją, która potrafi przyjąć prawdziwy aspekt cudownej działalności Jezusa. Po przeciwnej stronie znajdują się faryzeusze, którzy reprezentują negatywnie zagęszczone nastawienie, zamknięte i nieprzyjazne. Poprzez takie zobrazowanie tych dwóch grup, które odmiennie interpretują działanie Jezusa, ewangelista Mateusz wysyła komunikat, ostrzeżenie. Pierwszy do tych, którzy są dobrze usposobieni i przyjaźni wobec Chrystusa. Drugi do tych, którzy są uprzedzonymi i zatwardziałymi Jego przeciwnikami. I tytułem aktualizacji. Otóż, gdy jesteśmy świadkami, jak pewien niemy odzyskuje mowę, warto pomyśleć, że pewnie takiego uzdrowienia potrzebuje wielu z nas. Jak różne mogą być sytuacje, które czynią nas niemowami. Czasem sądzimy, że nie mamy nic do powiedzenia, zamyka nas w sobie poczucie niższości. Czasem zostaliśmy tak głęboko zranieni, że milczenie staje się formą obrony. Czasem milczymy, bo lękamy się zareagować na zło. Czasem milczenie jest wynikiem zagłuszenia w sobie sumienia. Bóg stworzył nas jako istoty mówiące w dialogu, powołane do komunikacji z innymi. Może się też zdarzyć, że owo milczenie ktoś będzie odczytywał jako działanie złego ducha, tak jak było to z niemową z Ewangelii. Przywracając mowę, Jezus stwarza go na nowo, czyni go nowym stworzeniem. I my również potrzebujemy stworzenia nowego serca, nowej wrażliwości i uważności na drugiego, by odzyskać mowę. Gdyby tu w tym miejscu odwołać się do rozdziału drugiego Księgi Rodzaju, opisującego stworzenie człowieka, to stał się on istotą mówiącą dzięki Bożemu tchnieniu, które go ożywiło. Podobieństwo człowieka do Boga buduje się właśnie na słowie, dzięki któremu człowiek może wchodzić w relacje z innymi. Nie tylko osobami. Może nadawać im imiona, rozpoznawać ich odmienne zadania. W punkcie wyjścia komentowanej dzisiaj historii niemy jest przedmiotem działania innych osób, które przyprowadzają go do Jezusa. Są jego głosem wobec Jezusa, w jego miejsce składają wyznanie wiary w Jezusa. Wystarczy zwrócić uwagę na werset 28, 9 rozdziału. Ewangelista nie odnotowuje, by Jezus dotknął ust niemego. Ale możemy przypuszczać, że tak było, analogicznie do wcześniejszego uzdrowienia niewidomych, którzy odzyskali wzrok dzięki dotknięciu przez Jezusa ich oczu. Dotyk Boga, który ożywia, przywraca godność, czyni podmiotem mówiącym. Właśnie Boży dotyk, pocałunek Boga na wargach Adama pozwolił człowiekowi wypowiedzieć pierwsze słowo. Człowiek mówi, dlatego że Bóg przemówił do niego pierwszy. Tchnął w niego swego ducha. Ewangelista Mateusz w wersecie 33 tego omawianego 9 rozdziału napisał: niemy odzyskał mowę. A więc teraz niemy może wreszcie powiedzieć o sobie, o tym, co uczynił dla niego Jezus. Jego słowo budzi podwójną reakcję. Z jednej strony, jak już zauważyliśmy,
podziw tłumów, gdyż odzyskanie słowa przez niemowę było jednym z zapowiadanych znaków nadchodzącego Królestwa Bożego. Z drugiej strony ujawnia się niewiara faryzeuszów, którzy oskarżają Jezusa, iż wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Znaki, które czyni Jezus, są zaproszeniem do wiary. Pozostają propozycją, którą można przyjąć lub odrzucić. W czym tkwi problem? W prostocie serca, które potrafi przyznać się do swego niezrozumienia, niewidzenia, niemówienia. Można bowiem, jak faryzeusze, być przekonanym, że się widzi, a pozostawać niewidomym wobec znaków Bożej miłości. Tutaj pięknym komentarzem byłoby odwołanie się do 9 rozdziału Ewangelii Jana o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Można mówić wiele słów, ale nie będą miały one żadnej wartości i trwałości, gdyż będą kłamstwem, które nie pochodzi ze słuchania Boga, lecz tego, który jest ojcem kłamstwa, diabła. Jezus jest wciąż obecny, stale działający, przychodzący do nas, ale nie może działać, jeśli mu na to nie pozwalamy, jeśli nie przyznamy się do swojej kruchości i słabości. Jezus pragnie, byśmy razem z Nim ruszyli w drogę, głosili Ewangelię i leczyli wszystkie choroby i słabości. Kto się może oczekiwać w tym momencie cudów? A Jezusowi chodzi o nasze zatroskanie o każdego człowieka, nie tylko o zdrowie jego ciała, ale także duszy. Byśmy razem z Jezusem dostrzegli te wszystkie osoby, które są znękane i porzucone jak owce nie mające pasterza. Tyle, że my sami potrzebujemy uzdrowienia. Gdy Jezus uzdrowi nasz wzrok i nasze usta, będziemy patrzyli na świat Jego oczyma, będziemy mówili Jego słowami. Nasze serce odzyska tę wrażliwość, której Bóg od początku zapragnął dla nas. I tak możemy przejść do lektury ostatnich wersetów rozdziału 9. Od wersetu 35 do wersetu 38. Posłuchajmy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Ten werset 35, 9 rozdziału, który podsumowuje dwie główne dotyczące formy publicznej działalności Jezusa, nauczanie i uzdrawianie, jest niemal dosłownym powtórzeniem wersetu 23, 4 rozdziału. Sięgając do techniki literackiej znanej jako inklusja, Mateusz dwukrotnie wykorzystuje to podsumowujące stwierdzenie, by zamknąć czy ująć jako całość tę część swej Ewangelii,
wskazując na początek i koniec danej jednostki literackiej. Rozpoczynając w wersecie 23, 4 rozdziału od tych słów mówiących o Jezusowym nauczaniu i uzdrawianiu, Mateusz zrelacjonował nauczanie Jezusa w kazaniu na górze. Przypominam rozdziały 5, 6 i 7. I przedstawił jego uzdrowicielską działalność. Rozdział 8 i 9. Powtarza to podsumowujące stwierdzenie w wersecie 35, 9 rozdziału, by zasygnalizować, że kończy się jego relacja o tej części publicznej działalności Chrystusa. Jest to koniec nagły. Zaraz po tym, jak faryzeusze oskarżają Jezusa o współpracę z szatanem, werset 34, 9 rozdziału, Mateusz zamyka tę część, werset 35, i rozpoczyna nową literacką jednostkę, która odnosić się będzie do kwestii przywództwa. Kryzysu przywództwa w Izraelu, werset 36, i nowego przywództwa, jakie Jezus ustanowi poprzez 12 apostołów, nowych pasterzy ludu. I o tym będzie końcówka 9 rozdziału i praktycznie cały rozdział 10. Widzieliśmy już troskę Jezusa o tych spośród Izraela, którzy są chorymi, grzesznikami, wyrzutkami czy doświadczonymi przez złe duchy. Teraz Jezus okazuje współczucie przychodzącym do Niego tłumom. W sercu litował się nad nimi, które to wyrażenie opisuje taką głęboką, emocjonalną troskę. Gdy brakuje im przywódców mogących je poprowadzić, tłumy są jak owce nie mające pasterza. W 34 rozdziale Księgi Ezechiela obraz owiec nie mających pasterza jest opisem cierpienia ludu Bożego spowodowanego tym, że zdeprawowani przywódcy Izraela w czasach Ezechiasza nie prowadzili ludu tak, by postępował drogami Pana, lecz pozostawili go rozproszonym i narażonym na ataki. W rozdziale tym zapowiedziano, że Bóg sam przybędzie paść swój lud, jednocząc go pod jednym pasterzem, królem Dawidowym. Wykorzystując do opisania tłumu obraz księgi Ezechiela, zagubione owce, Mateusz pokazuje, że Jezus jest wypełnieniem tego proroctwa, Ewangelia wypełnienia. To On jest nowym pasterzem gromadzącym lud Izraela. Mateuszowy opis służy też jako pośrednia krytyka przywódców z czasów Jezusa. Zamiast prowadzić lud ku Jego Mesjaszowi, niektórzy z nich oskarżają Go o bluźnierstwo, podczas gdy inni stwierdzają, że jest przymierzony z szatanem. Która to kwestia jest istotna dla Mateusza, powracając w mowie misyjnej i w następującej po niej narracji. Jezus, kontynuując tę kwestię, stwierdzając, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Tłumy okazały wielki entuzjazm, słysząc o Królestwie Chrystusa, ale brakuje przywódców, którzy mogliby zebrać ten duchowy plon dla Mesjasza. Ponieważ wielu przywódców mu się sprzeciwia, Jezus mówi uczniom, by modlili się o wyłonienie nowych przywódców, tak aby Pan mógł wyprawić robotników na swoje żniwa. Kończąc to dzisiejsze spotkanie, zwracam uwagę na tę
na te słowa Jezusa, żniwo wkoło wielkie, ale robotników mało, proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. Jest wolą Pana, żeby prosić o robotników. A myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że w Kościele jest strasznie dużo roboty, potrzeba robotników. I zwróceniem uwagi na ten fakt kończymy to spotkanie. Zapraszam na następne.